W dobrej czy w złej sprawie, ale walka garstki przeciwko przeważającym potęgom ma w sobie zawsze coś heroicznego. To się ludziom podoba. Egoizm ludzki, równy egoizmom wszystkich żyjących stworzeń na świecie, przecież umie cenić postawę idealną. To, co jest dobre, słabowite na pozór, a jednak potrafi opierać się otaczającym żywiołom, budzi nie tylko mimowolny respekt. Taka rzecz fascynuje. Można się w niej rozmiłować. Natura ludzka ulega w nierównej walce z życiem. Czepia się czasem ostatnim strzępem ambicji czegoś takiego, co podświadomości przypomina może własny biedny los i skupia na tym przedmiocie resztki zawiedzionych nadziei. Tęsknot niewyżytych. Otacza go nawet miłością i troskliwą opieką. Taką nieskrystalizowaną w uczuciu namiętną tkliwością otaczał flor swoją oranżerię. Przeniesiona do klimatu miasteczka, ta biedna cieplarnia istotnie podobna była do łupiny walczącej z otaczającym ją odmętem zimna i deszczów. Istniała na przekór rannym przymrozkom i śniegom, na przekór wichrom, pluchocie, podatkom, rachunkom, złym klientom. Flor bronił się sam, ale na czele garstki roślin. Czytał kiedyś pewną książkę i dlatego raz w przystępie dobrego humoru powiedział do luby, nasza oranżeria to jak oazis na pustyni. Ale luba, które jedno ramię zostało na wpół kalekie, co w znacznym stopniu wpływało na jej psychiczne usposobienie, nie miała zrozumienia dla tego rodzaju przenośni. Flor Pozostawał tedy sam na sam ze swoją cieplarnią. Gdy się przeciskał wąskim przejściem pomiędzy półkami zieleni i kwiatów w tropikalnym cieple, które wytwarzał w glinianych rurach na przekór jesiennym chłodom, odczuwał to tak, że niby walczy przeciw złym duchom. Bywało, że mrużąc oczy przenosił wzrok z czerwonych pelargonii na szklany dach, po którym ciekły strugi, i uśmiechał się zwycięsko. Bywało, kręcił się po oranżerii cały dzień pozornie bez potrzeby. To pomaca ziemię palcami, poprawi doniczkę, siądzie, zapali papierosa i wymyśli coś takiego, żeby było jeszcze pełniej, jeszcze zieleniej. Do jakiego stopnia opanowany był tą manią, odczuł dopiero, gdy przyszła katastrofa i pożar zniszczył całe dzieło. Można by powiedzieć, że nigdy przedtem. Nawet na wojnie nie doznał takiej paniki. Zobaczył przed sobą po prostu pustynię pozbawioną oazy. Czy miał uczucie, że już nie jest zdolny do rozpoczęcia czegoś nowego? Czy też tak dalece nie miał ochoty na nic innego, ale instynktownie, jak tonący, postanowił chwycić się dosłownie wszelkich środków, by odratować stratę i to zaraz, natychmiast, zanim będzie za późno swego czasu pożyczył od Heleny pieniądze na założenie przedsiębiorstwa. Spłacał dług regularnie, ale w drobnych ratach, jak się umówili i daleki był jeszcze od uiszczenia całości. Przez dwa dni po pożarze zastanawiał się, czy może się do niej jeszcze raz zwrócić o pomoc, nie spłaciwszy poprzedniej pożyczki. Prawdopodobnie by nie odmówiła, sądził nawet, że na pewno by nie odmówiła. Ale nie chciał Helena pozostała dla niego czymś więcej w życiu niż nawet oranżeria. Wiele uczuć bardziej skomplikowanych składało się na jego miłość do Heleny i nie mówił o tym nawet z samym sobą. Nie analizował ich i nie babrał się w nich. Poza tym wobec Heleny odczuwał zawsze pewne, krępujące go nieśmielenie. I wtedy to wpadł mu do głowy pomysł, aby zwrócić się do Leszka. Teraz, gdy znów stanął na nogi i odzyskał wewnętrzny spokój, zjawiła się Anastazja. Przyszła rano zamówić jarzyny do szpitala. Dotychczas rzadko robiła to osobiście. Czasem kogoś przysyłała. Najczęściej jednak on sam zachodził w regularnych odstępach czasu, by się upewnić, co i kiedy należy dostarczyć. Pleciony koszyczek przewieszony miała zarączkę na łokciu, a dłoń opartą o jego krawędź. I w ten sposób, balansując nim z lekka na wysokości brzucha, zapytała lubę, gdzie mąż? A gdzie ma być? Luba, odpaleni z do którego przykucnąwszy wsadziła drewka, uczyniła ruch pod brudkiem, wskazując kierunek na oranżerię. Anastazja zabalansowała pustym koszykiem, obrzuciła okiem kuchnię, kiwnęła głową i wychodząc, powiedziała już od progu: Jarzyn, przyszłam zamówić! Luba coś odburknęła. Zapach cieplarni podobał się zawsze Anastazji. Wchodząc, wciągnęła nosem powietrze i wydmuchała je głośno przez usta. Ho, ho, ciepło jak latem w lesie. Zatrzymała się przed nową odmianą fiołka alepejskiego, delikatnie dotykając go palcami. O, to ładne jest. Dzień dobry. Odezwał się Flor niewidoczny w drugim końcu za masą zieleni. Taki on dobry, jak i wczoraj. A wczoraj był zły? Anastazja nie odpowiedziała, wąchając kwiatek, który miał zapach po prostu tylko świeżej rośliny. Nie pachnie, powiedziała. Nie wszystko pachnie, co ładne. Mruknął Flor i czekał, co mu ma do powiedzenia. Anastazja zaczęła mówić niby to o jarzynach, ale wkrótce zmiarkował. Że raczej jakaś inna sprawa przywiodła ją dziś rano. Odłożył nożyce do obcinania łodyg i siadł na złożonych w kształcie ławki deskach. Nie zaprosił Anastazji, tylko zostawił jej obok wolne miejsce. Jakoż ona usiadła nieproszona, kręcąc przed kolanami koszykiem. Dlatego koszyczka chcesz kupić jarzyn dla całego szpitala? zażartował. Zaśmiała się. To konia swego już nie masz, żeby dostarczyć? Mam konia, owszem, uratowałem. Ładnie się odbudowałeś. A po namyśle dopowiedział. Co, nie wiedziałaś przedtem? Widziałam, a do koszyczka myślałam doniczkę jakąś kupić. Ale chcę, żeby kwiatek był piękny. Wybieraj. Splunął tytoniem i roztarł butem. Odwracając twarz w przeciwnym kierunku, Flor handlował i sprzedawał, ale każdego kwiatu było mu trochę żal. Anastazja zaczęła od obojętnych pogłosek miejskich. Rynek ma być przeniesiony z placu cerkiewnego na specjalne miejsce, prawie za miastem. Będzie daleko chodzić. Słyszałem już odparł lekceważąco Flor. Wtedy przeszła do różnych babskich plotek. Jak to przyjazd nowego kierownika szkoły, który miał żonę, o której znowuż mówili, że flor ziewną. Nie wiadomo, prawdziwie czy umyślnie. Anastazja sądziła, że z tej paplaniny łatwiej jej będzie przejść na temat leszka. Po kilku słowach wstępnych, że go widziała i czy wie, że on jest tu od kilku miesięcy leśniczym. Flor kiwnął milcząco głową, przeszła do pogłosek, o jakich słyszała. Powiedziała to jedynie, co uważała za stosowne same rzeczy powierzchowne, pozbawione wszelkiej intymności tylko co usłyszała rzekomo z boku że żona jego jest bardzo ciężko chora, że podobno znalazł się w trudnej sytuacji bardzo trudnej ma jakieś poważne przykrości w urzędzie i mówią, że go mogą zwolnić z posady. Od kogo o tym słyszała, nie mówiła. I Flor nie pytał. Słuchał na pozór obojętnie. Jak to wszystko dziwnie się kręci, zakończyła, stawiając wreszcie koszyczek na ziemi. Ta. Mruknął za całą odpowiedź Flor i ciągle o nic więcej nie pytał. Anastazja wiedziała, że Flor może się domyślać, że ona wie. Ale dopóki nie zostało to powiedziane, czuła się niczym nieskrępowana w grze, którą prowadziła. Podjęła więc temat nowy i jeszcze bardziej zgęściła barwy wokół fatalnej rzekomej sytuacji Leszka. Żona jego ma przejść ciężką operację, czy flor o tym słyszał? Może być. przytwierdził, a jednocześnie pomyślał. Zdradza on już swoją żonę. To jak pić dać. Nie dał po sobie poznać, czy współczuje Leszkowi. Chyba jednak tak, gdyż zapytał po chwili: To ona operowana ma być w naszym szpitalu? Było zupełnie naturalne, że Flor nie mówił do Anastazji w waszym, tylko w naszym szpitalu. Anastazja, która starała się mówić tonem obojętnym, udała, że myśli już o czymś innym. Kto? Ania, to jest żona, tak, w szpitalu. To ona Ania się nazywa? Zdaje się. Z jakiego to imienia? Może Anastazja też, uśmiechnął się złośliwie kącikiem ust, przyglądając własnym palcom. Nie wiem nawet, wzruszyła ramionami. Eee. Flor chciał coś powiedzieć, ale nie powiedział. Natomiast po dłuższej pauzie, pod wpływem wewnętrznego zdenerwowania, które maskował niewzruszonym spokojem na zewnątrz, odezwał się zagadkowo: Ty naścia widzę lepszą ambasadorową jesteś niż kochanką. Ja? Przy czym tu zaskoczył ją tym nagłym zwrotem. W istocie nie przyszła z niczyjego polecenia ani niczyjej prośby. Wyłącznie z własnej inicjatywy. Wczoraj po wyjściu Leszka przyszło jej nagle do głowy, że on może się nie zgodzić przyjąć bezpośredniej pomocy od Heleny. Dlaczego? spytała tamta. Może po prostu nie chcieć. Helena zrazu na to nic nie odpowiedziała. Dopiero później dorzuciła, że może rachunek sama zapłacić, nie pytając go, jeżeli już o to tak bardzo chodzi. Wtedy Anastazja rozpatrzyła sprawę z odwrotnej strony. Jak to będzie wyglądało? Tak ni stąd, ni z owąd miesza się jeszcze trzecia osoba. I co ten żyd pomyśli? A niech myśli, co chce, odparła Helena. Nie, zareplikowała naścia. Trzeba, żeby to sam Flor załatwił. On tym bardziej nie może zechcieć wziąć ode mnie, zauważyła Helena. A ja nie mam prawa mu narzucać ani wkraczać w jego sprawy osobiste, ani jemu nauk moralnych dawać. To jego rzecz. Dobrze, odpowiedziała Anastazja. To ja zrobię, że on sam to zrobi. Oj, Naścia, rozmarzesz całą sprawę i jeszcze skomplikujesz. Nie bój się, odpowiedziała. To już moja rzecz. Oto jak było. A teraz Flor ją pomówił, że jest cudzą wysłanniczką. Nie namyślając się, odpaliła. Każdy czymś musi być. Ja nie jestem doktorową, to chociaż ambasadorową. Znaczenie tych słów pozornie nie miało żadnego sensu, ale Anastazja wiedziała, że samo wspomnienie Heleny zawsze jeszcze wprawiało Flora w rodzaj zmieszania. Dobrze! Dobrze! Pokiwał głową i ażeby skończyć całą rozmowę, wstał, wziął doniczkę z fiołkiem alpejskim i wstawił ją do koszyczka Anastazji. To ile się należy za ten kwiatek? spytała. Nic, prezent. Już będąc na progu, Anastazja zatrzymała się niezdecydowana i odwróciła twarz do Flora. Ten spuścił oczy. Uśmiechnął się kącikiem ust i dotykając delikatnie jej palców, jakby ją popychał do wyjścia, kiwnął porozumiewawczo głową. Dobrze już, dobrze! Mimo wszystko, gdy Anastazja wracała do domu, nie była pewna, czy misja jej osiągnęła zamierzany skutek. Natomiast przekonana była w dalszym ciągu, że jeżeli Helena zgodziła się tak chętnie pomóc Leszkowi. To jedynie ze względu na jej Anastazji interwencję i prośbę. Flor po wyjściu Anastazji pozostał czas jakiś w dusznym powietrzu roślin i coś w sobie ważył. Potem zamknął oranżerię z zewnątrz na kłódkę, przeszedł się po podwórzu, znów przystanął. Zajrzał jeszcze do chlewu, przechylając się przez barierę, sięgnął ręką i postawił na miejscu koryto wywrócone przez wieprzka dnem do góry. Jeszcze raz przemierzył w zamyśleniu podwórze. Anastazja mówiła nieprawdę. Dzień dzisiejszy nie jest taki sam jak wczoraj. Deszcz nie padał. Wiatr ustał. Niebo było jednostajne, szaromleczne, nieruchomo na wisie nad miastaczkiem. Wolnym krokiem skierował się do domu, zrzucił roboczą kurtkę i zaczął się myć. Dużo zamówiła ta dziewczyna? Luba nie znosiła Anastazji i zawsze się o niej tak wyrażała. Dopiero teraz Flor zdał sobie sprawę, że o rzekomym zamówieniu jarzyn do szpitala oboje zupełnie zapomnieli. Niedużo. Odparsknął wodą pochylony nad miednicą i ruszając nagimi plecami, od czego jego szelki zwisające w dół na guzikach kiwały się w powietrzu. Ubrał się tak. Jak zwykł był to czynić, gdy wychodził w sprawie ważniejszych zamówień na kwiaty. Niezbędne na przykład na fest do kościoła czy cerkwi. Albo gdy ktoś umarł z bogatszych obywateli lub zaczniejszych urzędników. Poza dorocznymi świętami, a zwłaszcza Wielkanocy, sprzedawał też trochę na okazyjne śluby. Nie, Leszek na swój nie kupił od niego kwiatów. Ślub odbył się po kryjomu ale też i biedni ludzie kupowali z jego straganu na rynku, czasem jakąś prymulkę, a nawet droższą pelargonię, aby upiększyć swe biedne mieszkanie. Flor włożył marynarkę, jakiś tam krawat, wyczyścił starannie cholewy butów. Później kluczykiem otworzył szufladę, wyjął z niej jakiś karteluszek, spojrzał na ścienny zegar i wyszedł do miasta. Helena o tej porze kończyła zazwyczaj przyjmować chore w domu. Doktor nie wrócił jeszcze ze szpitala. Gdy Flor zadzwonił do drzwi, zastał ją samą, jak tego pragnął. Dusił go trochę zbyt ciasno, widocznie zawiązany krawat, więc rozluźnił nieco kołnierzyk, oprowadzając wskazującym palcem wokół szyi. Odchrząknął ze dwa razy. <laughs> Z czym dobrym. Helena ułatwiła mu rozpoczęcie rozmowy. Patrzyła na niego bez uśmiechu. W stosunku do Flora wyzbywała się zawsze wszelkiej sztuczności w manierach. Za całą jego wierną i bezinteresowną miłość, od wojennych lat szpitalnych aż do ostatnich czasów, gdy tak dalece rozdzieliła ich sytuacja i materialna i socjalna, odpłacała mu jednym tylko: bezwzględną szczerością. Flor o tym wiedział i przywykł jak do własnego życia. <laughs> Była u mnie naścia, zaczął niechętnie i zrobił pauzę. Ja jej nie posyłałam. To może kto inny? Nie wiem, nie zdaje mi się. Aha. No wszystko jedno. I wyznał z czym przyszedł. Mianowicie prosić ją jeszcze o pieniądze. Wysiłek, który uczynił, aby się przemóc, odbił się na jego twarzy. Wyraźnie przybladł. Helena nieznacznie tylko zmieniła pozycję głowy. Światło dzienne, przyćmione mlecznymi chmurami, padało teraz wprost na jej twarz. Ech ty, błękitne oczy! boleśnie zatęsknił nagle Flory. I z hamowanym westchnieniem zawisnął wzrokiem nad tanim, ale ładnym dywanem fabrycznej roboty. Przyglądając się kolorowym wzorom, mówił, że winien jest Leszkowi i że teraz dowiedziawszy się właśnie o jego sytuacji, chciałby mu koniecznie zwrócić. Niech tam już jego. co mogło znaczyć, że nie pragnie jego krzywdy. Słuchaj, przerwała Helena. Czyś ty mówił kiedykolwiek. Czyś ty mówił kiedykolwiek, lubię, kto. Flor zrobił przeczący ruch głową. Po co ja będę jej mówił? Helena zamyśliła się o czymś, ale ocknęła natychmiast. Zaraz ci dam. Tylko widzisz, taka sprawa wychodzi, że ja tobie jeszcze tamtych nie zwróciłem, a tu o nowe przyszłem prosić i nie przyszedłbym. Ma się rozumieć, ale sam nie wiem. Podniósł na nią wzrok, jakby oczekiwał od niej rady czy wyjaśnienia własnego postępowania. Tamte, odparła Helena, to była pożyczka. Zwrócisz wtedy, kiedy będziesz mógł, a tych, które teraz, nie potrzebujesz zwracać wcale. Dlaczego tak? A o, sobie tak. Bo jak ty to lubisz mówić uśmiechnęła się do niego Tak właśnie wychodzi przeciągnęła ostatnie słowo hm, nie bardzo ja rozumiem, dlaczego tak ma wychodzić pomyśl, to może zrozumiesz, a nie pamiętasz to też nieważne. Cóż, ja wiem, że ja człowiek nieważny jestem, ale Nie chodzi o to, Flor. Ty dla mnie bardzo ważny, byłeś w życiu i jesteś. Tu o co innego chodzi. A czy pamiętasz, czy nie? Twoja rzecz? Coś innego. Wyjął z kieszeni karteluszek papieru, który zawierał wykaz towarów wraz z cenami dostarczonych mu przez firmę Szapiry i rozpostarł go palcami na biurku. Zdaje się, że ten towar to dla mnie był przeznaczony. A ja zapłacę. Ty masz płacić? Ja. Mhm. Mm a ty uważasz, że ja nie mam nic do zapłacenia? Po mojemu nie. A po mojemu ja jeszcze dobry interes na ten robię. W rachunkach płaci ten, kto winien. A w życiu, Flor? On milczał chwilę, a później wzruszył ramionami. Ja wiem. Wiem, Hela, do czego ty kierujesz, zaczął cicho. Nie myśl, że ja taki głupi jestem. Może od początku wiedziałem, jak zaczęłaś mówić, ale rzuć to. Dzieci nada to wszystko, więcej nic. Może, żeby Pan Bóg był w niebie jak uczą. No to jeszcze, ale tak, machnął lekceważąco ręką. Dla ciebie tak, a dla mnie może jest. Daj spokój, Hela. Może ciebie jeszcze ten proszek? Te trochę sody do picia w papierku gryzie w sumieniu. Śmieszne to wyrzuć to raz z siebie, tyle lat. Nie tylko proszek, nie tylko proszek. Ty sam najlepiej wiesz, że nie tylko. Ty nie widziałeś, jak go wtedy przyniesiono. Myślałam, że czaszkę miał rozłupaną, całego we krwi i błocie. A może to. nie to zresztą, a w ogóle. Całe to koszmarne. Była zmieniona na twarzy, jakże podobna jednocześnie do tej dawnej Heleny sprzed sześciu lat. Oczy jej utraciły raptownie normalny błękit i zrobiły się prawie koloru stalowego. Dawno już, dawno nie widział jej takiej. Co tam rozdrapywać stare rzeczy? Wtrącił pojednawczo. Helena uspokoiła się zwolna. wyprostowała, była znowu sobą. Ledwo widoczny uśmiech zażenowania błąkał się na jej wargach. Prawdę rzekłszy, podjął powoli Flor. To on sam jeden wszystkiemu i zawinił. Jaką prawdę rzekłszy? Jedna jest tylko. Nie Flor, nie jedna, dwie. Jedna prawda między ludźmi po ulicy chodzi, a druga prawda, gdy nikogo nie ma. W czterech ścianach pokoju siedzi. Ot i my z tobą teraz w czterech ścianach siedzimy i znamy naszą prawdę. Po co siebie oszukiwać? Masz rację, że nie potrzebujemy rozdrapywać. Wiem, jak było. Ot ty z kaleką się ożeniłeś. On o włos życia nie postradał, a ja? Niby drobny chociaż rachunek. Tym chcą się wykręcić. Zgadujesz? Do wspólnej puli, do wspólnej puli. I pod nią na razie kreska. A tam dalej zobaczymy. Żyć będziemy jeszcze. Może od tego właśnie żyć będzie lżej? Nie, Flor. Twoja wola. Możemy spróbować i tak. No, widzisz? I tylko dlatego to robisz? spytał bardzo cicho. Ona wstała i wyszła do sąsiedniego pokoju w milczeniu. Wróciła za chwilę, niosąc w ręku plik banknotów. Siadła przy swoim stoliku i zaczęła przeliczać. Czas jakiś słychać było tylko szelest odwracanych papierków samy drobne powiedziała na usprawiedliwienie, nie odrywając wzroku od pieniędzy. Flor patrzył na jej palce i znagła przerwał ciszę. Hela, a trzynaście, ona wie o tym wszystkim. Oj, pomyliłeś mi rachunek. Co? Czy wie? Liczyła dalej. Skończyła. Wyrównała banknoty, postukawszy je brzegami o blat stolika i zaczęła zwijać w ten sam karteluszek, który Flor przedtem położył. — Nie wiem, czy wie wszystko, ale jeśli nawet wie, to co z tego? Pozostanie w rodzinie. Uśmiechnęła się prawie zalotnie oczami, które znów stały się błękitne. Flor wziął od niej paczkę i schował do bocznej kieszeni. W tej chwili doszedł ich z przedpokoju wyraźny zgrzyt klucza wsadzonego w automatyczny zamek u drzwi wejściowych. Później skrzypnięcie. Ktoś wszedł do mieszkania. Jakiś czas dreptał w miejscu, widocznie wieszał na szaragach kapelusz, palto, laskę. Następnie twarde, ale nierównomiernie stawiane kroki przeszły korytarzem. Zdawało się że zatrzymują się przed drzwiami do pokoju Heleny. Ale minęły i słychać było, jak się oddalały, aż w odległym kącie mieszkania dźwiękła naciśnięta klamka, otworzyły się i zatrzasnęły za człowiekiem drzwi. Helena sięgnęła po papierosa i w roztargnieniu zapomniała poczęstować flora. Z miasteczkowej ciszy za oknem wyrwał się raptem stuk żelaznych obręczy kół po kamieniach i tentent konia pędzonego galopem. Chłop jakiś poganiać musiał popijanemu i śpiewał przy tym na całe gardło. Stuk przygłuszał słowa i dochodziło jedynie rozciągnięte fałszywe słowo. Moja, moja. Flor zaczekał, aż hałas umilknie i spytał obojętnie, patrząc wciąż w okno. Jakby ze swego miejsca mógł dojrzeć oddalający się wóz. A co u doktora słychać? Nic nie słychać, odpowiedziała Helena, strącając z uwagą popiół, aby nie zbrukać serwetę na stoliku. To samo co zawsze. Cóż ma być słychać takiego?